Witajcie na kanale Secret Garage. Dziś zajmiemy się wymianą klocków hamulcowych w motocyklu Yamaha XTZ750 Super Trainer. Zapraszam. Witajcie. Dzisiaj jedna z podstawowych czynności serwisowych, czyli wymiana klocków hamulcowych. Coś, co prędzej czy później dopadnie każdego z nas. Tutaj ten zacisk, który widzicie, to jest zacisk z mojej Yamahy XTZ750 Super Trainer. Zacisk taki też spotkacie w kładzie Yamaha Rino na przykład. Podobno też takie zaciski są w Burgmanie, chociaż tego nie sprawdzałem, ale podobno pasują zaciski z Burgmana do Yamahy, więc zakładam, że są takie same albo bardzo podobne. Sprawdzając, do czego pasują też klocki hamulcowe z tego zacisku, no to tam na liście znajdują się też niektóre modele Hondy, także procedura z wymiany będzie prawdopodobnie taka sama. Ja tutaj trochę podpiąłem się serwisówką, a trochę moim doświadczeniem po prostu z lat wymieniania tych klocków w różnych pojazdach. Także zaczynajmy. Na początek zdejmę tą osłonę, żeby mi nie przeszkadzała, bo ona tam częściowo przysłania tutaj zacisk. Teraz to, co tutaj muszę zrobić. Tutaj są takie dwa bolce, które trzymają klocki. Ponieważ jeżeli one są zapieczone, to będzie mi ciężko je odkręcić po zdjęciu zacisku, więc muszę je przynajmniej ruszyć teraz. O! Dobra. Jeden puścił. Drugi też. Zdarza się, że są tak zapieczone, że nie chcą w ogóle puścić. Zdarzyło mi się obrobić taki bolec. No to też są sposoby. Być może kiedyś w innym filmie Wam pokażę, jak ja do tego podchodzę. Jak sobie poradzić z takim obrobionym elementem. Teraz tak, sam zacisk mamy tutaj na dwóch śrubach. Klucz 12. Kilka ruchów i są odkręcone. Zdejmujemy zacisk z tarczy. Jak widzicie, te klocki tutaj, tu są nasze klocki. Teraz muszę wykręcić bolce, o których wspominałem. One są tutaj. Klucz imbusowy. W sumie przy następnej wymianie muszę je chyba wymienić, bo te łebki już są dosyć mocno wyrobione. Ale na razie nie mam drugich. Muszą zostać. Teraz możemy sobie tutaj lekko docisnąć te klocki. To nam ułatwi wyjęcie jednego bolca, potem docisnąć u góry, żeby wyciągnąć drugi, bo ten bolec przechodzi, teraz Wam pokażę, przez te otwory w klocku jednym i tutaj drugim. Jak widzicie, moje klocki nie są jeszcze do końca zużyte, im tu jeszcze trochę zostało życia, ale przyznam szczerze, że nie jestem zadowolony z tego, jak hamują. No i zamierzam założyć troszeczkę bardziej agresywne. Zobaczymy, może będzie lepiej. Teraz tak, to co mamy tutaj, możemy sobie sprawdzić jarzmo i zobaczyć, czy ono tutaj ładnie chodzi. Czy te wszystkie... O! Czy prowadnice nie stoją? Tu są nasze prowadnice. Ja je wyjmę. Możemy to przy okazji przeczyścić. Jeśli chodzi o prowadnice, no to tutaj mamy przypadek prowadnic smarowanych, a przynajmniej nie znalazłem informacji, żeby było inaczej. Także te prowadnice teraz porządnie wyczyszczę,
Wyczyszczę też gniazda w zacisku, w których są te prowadnice, i następnie nałożę niewielką, ale naprawdę nie przesadzając, niewielką ilość smaru, żeby to po prostu płynnie chodziło, ale żeby ten smar nam nie przeszkadzał w tym ruchu. Dlaczego tutaj podkreślam to, że one są smarowane? Otóż na przykład w samochodowych zaciskach AT spotkałem się z sytuacją, że one nie mogą być posmarowane. Tam prowadnice mają chodzić na sucho, także upewnijcie się, jaki rodzaj prowadnic macie w swoim zacisku. Tutaj, tak jak mówię, nie znalazłem informacji, żeby było inaczej niż smarowane prowadnice. Widzicie, że prowadnice są ładne tutaj. Sobie użyję trochę zmywacza do hamulców. Jest idealna okazja, żeby przyjrzeć się, w jakim stanie są prowadnice. Te wyglądają bardzo dobrze. Nie mają jakichś rdzy, obżerów. Myślę, że będą spokojnie sobie będą pracować. Teraz wyczyszczę jeszcze ten zacisk, ale zobaczcie. Zobaczcie, już mi się wysunęły bardzo mocno tutaj tłoczki, ponieważ ten tutaj te klocki już były dosyć mocno zużyte. Jeszcze nie były na swojej końcówce, ale były już mocno zużyte. Już odczuwałem, że słabo hamują. Teraz wyczyszczę to wszystko. Zwłaszcza tutaj istotne jest, żeby ten tłoczek był czysty, bo musimy go później wcisnąć z powrotem do środka. Także staramy się jak najlepiej mieć to wyczyszczone. Samo za chwilę będę się starał tutaj te prowadnice wyczyścić. O, tutaj to, co mi teraz wyskoczyło, to jest taka blaszka. O niej za chwilę powiem dwa słowa więcej. Na razie ją wyjmę i będę czyścił zacisk. Po wyczyszczeniu tego zacisku, ponieważ tłoczki mam już dosyć mocno wysunięte, w następnym kroku zrobię coś, o czym tak naprawdę serwisówka nie mówi. Niektórzy twierdzą, że tego nie trzeba robić, niektórzy, że może nawet nie należy, bo to nie ma sensu. Otóż posmaruję tłoczki specjalną pastą do tłoczków. Nie ma sensu, dlatego że pewnie uszczelnienia i tak większość tego smaru zgarną, natomiast to, że to zrobię, to nie zrobi krzywdy tym hamulcom. A jestem dosyć mocno przeczulony na punkcie hamulców. Wciskanie tłoczków. Tutaj tłoczki przed chwilą wyczyściłem, a w tej chwili zaraz sobie muszę umyć trochę ręce albo założyć rękawiczki, żeby tego nie zapaćkać i żadnego syfu nie wprowadzić. To, co teraz usmarowuję, to jest pasta, taki smar, ale do tłoczków. To pamiętajcie, to jest konkretnie do tłoczków. To jest kompatybilne z płynem hamulcowym. To jest specjalne pasta do tłoczku. Tu nie możecie użyć jakiegokolwiek smaru, bo zdarzyło mi się gdzieś przeczytać o użyciu smaru miedziowego. Po prostu aż mnie zmroziło, bo to nie do tego służy smar miedziowy. Do tego jest specjalna pasta. Ona naprawdę nie jest droga. Kosztuje ta tubka, która nam starczy na nie jeden zacisk tak naprawdę, bo to minimalną ilość potrzebujecie. Ja tu i tak za dużo tego nałożyłem. Teraz to rozsmaruję palcem. Tylko nie chcę mieć takim brudnym, tylko wytrę go sobie, albo przynajmniej założę jakąś rękawiczkę. Pastą smaruję, bo ona pozwoli na to, że ten tłoczek będzie chodził mi bardziej gładko. A przynajmniej takie jest moje założenie. Ale tłoczek musi być przede wszystkim wyczyszczony bardzo dokładnie. Oczywiście to też, jak tak widzicie już te tłoczki, to też jakbyście widzieli tu jakieś brzery i tak dalej, no to wiadomo, że należałoby to te tłoczki wymienić. I słuchajcie, i teraz serwisówka mówi o czymś, co oczywiście na pewno uprościłoby mi życie, a mianowicie o wciskaniu tego przy otwartym odpowietrzniku. Natomiast ja zamiast tego otwieram zbiorniczek z płynem hamulcowym przy pompie. Tylko że wtedy otworzyłbym układ i wprowadził do niego powietrze. Znaczy byłaby szansa, musiałbym go potem odpowietrzać. A jak ja sobie to, jak widzicie, pięknie to chodzi,
że dosłownie palcami mogę wciskać. Znaczy te tłoczki chodzą tutaj ładnie. To jest wszystko w porządku. Tłoczek wciśnięty i gotowy do montażu nowego klocka. Możliwość sobie wyczyszczenia tutaj jeszcze dokładnego wszystkiego, z czego też będę korzystał. Dobra. Rzecz następna, nasza blaszka. Blaszka tutaj. Nie wiem, jeszcze sobie ładnie wymyję. Otóż blaszka ta ma za zadanie przede wszystkim trzymać klocki w prawidłowym miejscu w zacisku. Zapobiega ich wibracjom i lataniu w zacisku, utrzymując je po prostu w stałej pozycji. I teraz ważne jest, żeby ją dobrze włożyć. Tutaj są takie skrzydełka i cienkie elementy, bo ten klocek stoi w miejscu zawsze, więc ten klocek musi się oprzeć na tych mniejszych elementach, a tutaj mamy dużą powierzchnię, bo ten klocek będzie się przesuwał, tak? Więc musimy to włożyć tak, żeby te dwa klocki nam tutaj ładnie chodziły. No, jak widzicie, to wygląda tak. I teraz serwisówka mówi o tym, że tą blaszkę powinno się za każdym razem wymienić na nową. Jeżeli ona nie jest pęknięta, to myślę, że można zaryzykować użycie jej drugi raz. Natomiast mówię, serwisówka mu każe wymieniać ją za każdym razem razem z klockami. Na razie zostawię tą, natomiast ponieważ po prostu muszę poskładać motocykl, a nie mam w tym momencie nowej, natomiast zastanowię się, czy jej nie wymienić, bo to nie jest jakaś tam szczególnie długa i trudna praca, żeby to zrobić. Dobra, zakładamy blaszkę. Czas na jarzmo, które przed chwilą wyjęliśmy. I teraz, jeżeli macie smarowane prowadnice, to jest też coś takiego jak smar do właśnie do prowadnic, do zacisków. Tego nie wolno używać do tłoczków. On właśnie służy do tych pozostałych elementów, które należy w zacisku smarować, bo w pozorom, mimo że to hamulce, to tutaj też się to trzeba czasem coś posmarować. Czasem klocki trzeba posmarować w miejscach, w których są prowadzone. A czasem właśnie prowadnice, nie zawsze. Są też typy prowadnic, których się nie smaruje i smarowanie może wręcz upośledzić ich pracę do tego stopnia, że po prostu prowadnica stanie, mimo że właśnie przez to, że została posmarowana, a nie powinna. Także upewnijcie się, jakie macie rodzaj prowadnic. Wkładam je tutaj z powrotem. Jak widzicie, nałożyłem taką naprawdę skromną ilość, tylko tyle, ile naprawdę muszę. Upewniam się, że to chodzi. Jak widzicie, chodzi bez problemu. Tutaj upewniam się, że te gumki wszędzie podochodziły, jak należy. O, dobra. I teraz dobra. Prowadnice chodzą jak należy. Jak widzicie, gładko, bezproblemowo, bezoporowo. Czas przyszedł na klocki. Ważne, żeby mieć czyste ręce, nie tłuste, więc ja sobie mogę wymienić rękawiczki albo nie po prostu. Biorę sobie te dwa piny. Wkładam je tutaj na początek. O, one mi będą wystawać z tej strony. I teraz czas opakować sobie nowy klocek. Czy ja mam dobre klocki? Tak, to jest ta strona. Trzeba pamiętać, że to są zaciski są w lustrzanym odbiciu, więc trzeba odpowiednią stronę założyć. Starając się nie dotykać ich okładzin, żeby ich nie zatłuścić, nie zabrudzić. Wkładam najpierw ten klocek tak, żeby po pierwsze on tam siadł. O, piny przeszły przez niego. I on się opiera też na tej sprężynce.
Oj. To nie takie proste, jak próbuję Wam to pokazać. O, lekko go docisnę. O, pin mi przeszedł, dobra. Czas na drugi klocek. Mogę sobie tak pinę troszeczkę wysunąć. Czas na drugi klocek. Dobra. Upewniam się, że usiadł w odpowiednim miejscu na blaszce. Dolega równo, dolega. Wszystko wskazuje na to, że będzie dobrze. Dobra. To dopycham piny do końca. Przeszły przez klocki, weszły tutaj. Drugi też. I też wszedł tutaj. Dokręcam. I powiem szczerze, że nie znalazłem w serwisówce specyfikacji, jakim momentem to powinno być dokręcone. Czyli po prostu dokręcamy z wyczuciem. Cokolwiek to znaczy. To jest M8 teoretycznie. Więc moglibyśmy spróbować ze ogólną specyfikacją dla M8. Chyba M8. Nie, albo... Tak mi się wydaje, że to jest M8. Nie jestem pewny. Myślę, że po prostu dokręcenie tego z wyczuciem, jak ktoś już pracuje przy motocyklach, to nie musi być. Po prostu chodzi o to, żeby się nie odkręciło, a nie o to, żeby to coś trzymało w jakiś sposób. Czyli jak tak delikatnie to tutaj dokręcę, będzie dobrze. Dobra, słuchajcie. Klocki na swoim miejscu. Jak widzicie. Więc zakładamy to na tarczę. Jeszcze się upewniam, że prowadnice, gumki, wszystko jest ok. Dobra, zakładam to na tarczę. Wkładam i zaczynam dokręcać. Jedna śrubka załapała. Druga już też. I teraz zacisk dokręcamy momentem 35 Nm. Tu już było dokładnie wyspecyfikowane. 35. No. Zakładam osłonę i gotowe. Czas przejść na drugą stronę. Teraz zrobię drugi zacisk. I tak naprawdę po robocie. A całość zajmuje naprawdę chwilę. 15 minut. Czas na drugą stronę. Dobra, jak już wymieniłem drugą stronę, to teraz istotna rzecz, nie próbujcie od razu jechać, bo na razie te hamulce jeszcze nie hamują. Musimy parę razy napompować, bo jak widzicie, klamka dochodzi do końca, żeby tłoczki wypchnęły się do swojego prawidłowego położenia. O! Już zaczęło łapać. No, to teraz pierwszy kilometr jeździmy ostrożnie. Już się nie mogę doczekać, jak się na nich przejadę. Zobaczymy, jaka będzie różnica. I to tyle na dziś. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Dajcie suba, żeby nie przegapić następnych filmów. Dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Może Wy robicie coś inaczej, może macie inne doświadczenia, podzielcie się z nimi ze mną. Tyle na dziś. Dzięki i do zobaczenia.